Co takiego wydarzyło się podczas uroczystości ślubnej? Czy żona Piotra Kraśki naprawdę uciekła z przed ołtarza? Jaki był powód? Jako komentarz powiem, że Piotr Kraśko w trakcie ślubu przeżył bardzo trudny moment, który zaskoczył nie tylko jego, ale również gości. Jego obecna żona, Karolina Ferenstein, Kraśko uciekła z przed ołtarza przez konia. Poznaj całą prawdę o ucieczce żony Piotra Kraśko. Co takiego wydarzyło się podczas uroczystości ślubnej? Piotr Kraśko jest znanym dziennikarzem, prezenterem telewizyjnym, publicystą oraz teatrologiem. Od 1991 roku pracuje w telewizji, a od 2020 roku prowadzi serwis informacyjny. W związku z tym ma bardzo duże doświadczenie w branży dziennikarskiej. Karolina Ferenstein, Kraśko od 2008 roku jest żoną Piotra. Kobieta prowadzi w Warszawie agencję zajmującą się organizacją wydarzeń, jej wielką pasją są konie. Właśnie dlatego Karolina Ferenstein, Kraśko, ma własną stadninę koni w Gałkowie. Uczucie między Piotrem a jego przyszłą żoną narodziło się w Gałkowie, kiedy to kobieta trenowała jazdę konną. Karolina nie od razu miała dać szansę związkowi z Piotrem Kraśką. Spekuluje się, że ich początki nie należały do najłatwiejszych. Po daniu szansy dziennikarzowi para zaczęła tworzyć udany związek. W 2007 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, natomiast rok później narzeczeni zdecydowali się na oryginalny ślub związany tematycznie z Pasją Karoliny. Dlaczego Karolina Ferenstein kraśko uciekła sprzed ołtarza? Podobnie jak początki związku Karoliny i Piotra, tak i ślub nie należał do łatwego momentu. Uroczystości ślubne odbyły się na łąkach w Gałkowie. Karolina wjechała na koniu w sukni ślubnej i oficerkach zamiast butów. Piotr wyczekiwał narzeczonej ubrany w bryczesy. Co więc przeszkodziło tak romantycznej scenerii? Karolina zbliżając się do narzeczonego, nagle zawróciła na koniu i pogalopowała prosto do domu. Dlaczego? Okazuje się, że przyczyną był zły dobór siodła, które nie odpowiadało koniowi. Pomysł był taki, że ja i mój tata jedziemy razem konno, a pan młody i goście czekają na łące. Zawsze marzyłam, żeby do ślubu pojechać w siodle. Zrobiłam wcześniej kilka prób z moim ukochanym koniem paradoksem i wyglądało, że wszystko mamy przećwiczone. W dniu ślubu, ubrana w białą suknię, ruszyłam pod las, gdzie wszyscy czekali. Jednak w połowie drogi okazało się, że paradoks nie akceptuje damskiego siodła. Nie miałam wyboru, jak zawrócić i zmienić siodło. Mimo tego problemu doszło do ślubu pary tego samego dnia w 2008 roku. Po zmianie siodła panna młoda wróciła w miejsce uroczystości ślubnej i wraz z Piotrem złożyła przysięgę małżeńską. Obecnie Karolina i Piotr Kraśko łączą karierę zawodową z życiem rodzinnym. Jak wspomniano, pierwsze dziecko, Konstanty urodził się rok przed ślubem. Dwa lata później Karolina urodziła drugiego syna, Aleksandra. Małżeństwo ma również córkę Laurę. Dziewczynka przyszła na świat w 2016 roku. Dziękuję, że jesteś. Trzymaj się i do usłyszenia.